Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. No i oczywiście na start wylosujemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka. I będzie to Nerdzik 6147. Konto no legit na razie, no 235 subskrypcji. Dobra, czy, ale ty tutaj nawet nie masz tradinga, stary. Czekaj, ja sobie wejdę na twój profil, może tam jakoś będziesz miał trade'a, może. Nie no, muszę cię dodać do znajomych. No niestety, ale muszę cię dodać do znajomych, więc stary, zrób tak po prostu, żebym mógł ci po prostu wysłać skina. Bo no niestety się nie udało. No ale dobra, w takim razie jeżeli tak, no to ja wyślę jeszcze jednego skina, żeby później dla widza było po prostu miło jakiegoś. Czyli Nerdzik, ty na pewno wygrywasz. Wygrywasz K47 Legion of Anubis i Brzoza, ty również coś wygrywasz. Konto też legitne, więc ty, Brzoza, wygrywasz coś innego. A wygrywasz sobie... Co wygrywasz sobie, stary? No wygrywasz sobie może... Niech będzie ten Glock Vogue 1 i niech będzie jeszcze... co bym ci tu mógł dać? Nie, no chyba już nic nie mam takiego. Czegoś ciekawego. No, więc masz Glocka Vogue tak za darmo, tak po prostu. Gratuluję wygranej US1 Mac na odcinku. No i oczywiście ty, Nerdzik, wygrywasz AK-47 Legion of Anubis. Także tutaj tylko temu widzowi wyślę po prostu tylko i wyłącznie za to, że mam taką ochotę, żeby wysłać po prostu dwa skiny. Albo wiecie co, nawet chuj, trzy skiny. Remów jeszcze raz. No i dobra, let's go. No i dobra, będziecie mieli trzy skiny z tego odcinka. No i Adam Tomczyk, brawo stary. Gratulacje. Ty ostatnio chyba wygrywałeś kosę u mnie w ogóle. Także graty, ja ci już stary wysyłam. I to a tobie wyślemy, a też go kawok, dobra. Gratuluję wygranej US1 Mac na odcinku. No i widzowie, 10 Glocków Vogue oraz Kałacha Headshot macie ode mnie do wygrania na Discordzie, bo macie tutaj coś takiego, teraz zrobiłem jak konkursy po prostu. Jak wejdziecie sobie na mojego Discorda, jest do wygrania AK Headshot i 10 Glocków Vogue. Tutaj wystarczy kliknąć to konfety i wtedy już bierzecie udział. Macie również 5 do ładowania wartości 40 zł na CSGO skins do wygrania. Też musicie kliknąć konfety, także wbijajcie sobie na mojego Discorda. No i dobra, ja w tym momencie akceptuję tutaj. Potwierdzamy i Adasiowi również potwierdzamy. Proszę was bardzo, możecie sobie zaakceptować. No i ale ty, widzu, kochany Nerdzik, też wygrywasz oczywiście Legion of Anubis, więc wklej sobie trade linka swojego. No a w tym momencie wchodzimy na CSGO skinsa. Widzowie, macie tutaj bezpośrednio do wygrania kosy za wpłaty z kodem S1 Mac. Dalej kosa nie została wylosowana, 5 skinów poszło, ale już ostatnio nikt nie wpłaca, więc nikt nie ma szansy na wygraną. Ale w tym momencie macie ode mnie do wygrania tego skina. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie sobie hasło biorę udział. No a jeśli chodzi o te wpłaty z kodem S1 Mac, no to patrzcie, jest tutaj do wygrania koska nawet za ponad 400 zł, tutaj 5 dyszek wystarczy wpłacić z kodem S1 Mac. Jest jakiś kałach, tutaj chyba miałem w ogóle zmienić tą cenę, bo to jest, no ale ogólnie wpłata z kodem S1 Mac 10 zł jest do wygrania WP Chromatic Aberration, See ya later. Tutaj znowu jest, o, przykładowo Glock Gamma Doppler jest do wygrania za wpłatę 3 dyszek z kodem S1 Mac, naprawdę warto. No a tutaj musicie sobie w tym plusiku kliknąć kod S1 Mac i wpisać kod S1 Mac, bo dostajecie z nim plus 10% do doładowania oraz 2,10 na start. Plus oczywiście macie do wygrania ode mnie dwie kosy za wpłaty na CSGO skins. No i tutaj jest za każde 2 zł wpłacone na CSGO skins kodem S1 Mac 1 ticket na kosę. I jeszcze za każde 10 zł wpłacone na CSGO skins kodem S1 Mac macie 1 ticket na Ursusa Knife'a Dopplera za 2500 zł. Także zachęcam do wpłat z kodem S1 Mac. No ja w tym momencie już nie przedłużam i lecimy sobie z tym. Nowa bitwa, dodaj skrzynkę. Więc szybciutko wbijcie sobie do tych konkursów. Tam nie musicie wejść na CSGO skinsa, nie musicie wejść przez jakiś link, tylko po prostu jak będziecie wpłacać z kodem S1 Mac, to losowo do kogoś z ekwipunków waszych polecam po prostu skiny. Także powodzonka. Dobra, underdog na 3 graczy i mam nadzieję, że w końcu mi odda, bo ostatnio to, co się dzieje na CSGO skinsie, przechodzi ludzkie pojęcie. Nie chciałem tego bota i samu. Ja już z przyzwyczajenia klikam bota i samu, ale ja wiem, że on mnie pokona. Ja to wiem, że on mnie pokona. On jest zbyt potężnym botem, żeby w ogóle go brać. No nie, no w tym momencie okej, okay, no może i mamy najmniej, ale to jest dopiero pierwsza skrzynka. No oni potrafią po rękawiczkach, w porządku, ale dalej to jeszcze są trzy skrzynki do końca, widzowie. Ja się nie podniecam, jest kosa dla bota Adriana, dalej się nie podniecam, bo jeszcze zostały dwie skrzynki, a bot i samu dalej ma szansę na pokonanie mnie. Okej, okay, to jest 500 zł, to jest różnica 1000 zł, proszę, to jest różnica 1000 zł przecież. Jest kosa dla bota i samu, let's go, i to jest profit, widzowie, i to jest 6500 zł i w końcu.
końcu los się do mnie uśmiechnął. 6,5 tysiąca złotych wygrywamy. W takim razie ja jeszcze może jakiś konkursik dodatkowy dla was zrobię, bo tam mamy 9 na 10 aktywnych. No to niech będzie sobie przykładowo, może być M4 Player 2 powiedzmy. A niech będzie M4 Player 2 Gituba. Dobra, no i w tym momencie wpłata. No i jaka wpłata? No i niech będzie, nie wiem, 13 albo 14 zł. 14 zł z kodem S1 Mac wystarczy wpłacić. No i konkurs będzie od wtedy, kiedy film będzie, więc 22 oczywiście i godzina 22. Niech będzie, chyba będzie o 22.10 film, więc 22.10. Zapisz, no i wtedy już macie do wygrania 4 player to jeszcze dodatkowo, więc naprawdę w pożądalu. No i dobra widzowie, lecimy w tym momencie z kolejną bitwą. Jeżeli tak oddało, to 8351 zł jest na moim koncie. Także spróbujemy sobie może tak w porządku od tych tańszych. Essential, niech będzie Beast razy 2, niech będzie Anarchy razy 2 i niech będzie Full Case razy 3. Jest to 3200 zł, spróbujemy sobie na dwóch graczy. Klasyczna bitwa, klasyczna bitwa. I dam po prostu z jakimś losowym botem. Już nie będę dawał bota i sam tylko klikam losowego bota. I jest to bot Adrian. No i zobaczymy, 3200 zł jest przed nami. Jest AWP Asimov, w którym oczywiście macie u mnie do wygrania. Wbijajcie sobie na poprzedni odcinek, bo tam jest o tym informacja, wypłacałem ją sobie na ostatnim odcinku, ale on trafia w lepszym stanie. To jest Wellworn. I taką chyba ja też wypłaciłem w ogóle za 5 stówek. Jest kosa, przegrałem. Nie da się tego wygrać już raczej. W tym momencie ta kosa ze skrzyni Essential naprawdę daje mu bardzo dużo. No bo to jest już ponad ile? To jest ponad 1200 zł. Zostało tam kilka skrzynek jeszcze. No zostało, w porządku. Ale co z tego, skoro bot Adrian tak naprawdę ma już taką przewagę, że musiałbym trafić kosę, rękawiczki. Co jeszcze bym musiał trafić? AWP Asimov, którą on trafia. No nie da się, no nie da się widzowie. Zobaczymy, no. Nie, zostały trzy skrzynie pull case. Musiałoby z tego polecić ponad 1000, myślę 500 zł, żeby go pokonać. Jeszcze trafia takiego samego kołacha co ja. Nie da się. No, zwyczajnie, fizycznie się tego nie da zrobić po prostu. No, jest to save it off za 37 zł. No, nie poleci mi nic za 1000 ileś złotych. No, wulka na ile on kosztuje? No i on kosztuje 600 zł teoretycznie. Ej, szczerze, miałem taką powolną reakcję, bo wiedziałem, że wulkan jest dużo wart. Czemu on jest warty tylko 675 zł? A mogło to być moje 4,5 tysiąca złotych. No, mogło być to moje, ale dobra, spokojnie, spokojnie. 5000 zł to jest wóz albo przewód. Lecimy. Lecimy z koksem, widzowie. Teraz w tym momencie anarchii. Razy dwa. Pull case, bez pull case, bez pull case. Luxurious i lecimy sobie. Może tak i może tak. Stać mnie idealnie. I teraz klasyczna bitwa. I żeby tego nie spieprzyć, 5000 zł wydajemy. Łącznie bitwa za 10 tysięcy złotych. No musi być ten bot Isamu. Musi być bot Isamu. Bitwa za 10 tysięcy złotych, bo ja wchodzę za 5, on wchodzi za 5. I proszę, żeby w końcu zaczęło mi oddawać. Anarchy case jeszcze jedna przed nami. I w tym momencie jest ok, jest Dead by Kitty. 250 zł w porządku. Zostały 4 skrzynki i są rękawiczki. Pół, ok, 800 zł, bardzo dobrze. Zobaczymy co będzie dalej. No jest Kumicho Dragon, ale on trafia Famasa Commemoration, który jest tańszy tak czy siak. Rękawiczki, czy one coś oddadzą? No nie wiem, może bardziej dla niego. Chociaż dla mnie leciutko bardziej. I teraz Gemstone, proszę nic dla niego. Wygrałem, let's go, to jest remis. To jest na pewno wygrana. Okej, okay. To jest 4400 zł, czyli jest to minus po mojej stronie, okej, okay. W takim razie widzowie, no musi być to. Musi być to, Ruby, proszę. Jedna Ruby, proszę. Come on, nie ma, Jest rekt, dobra. Wiecie co, jeszcze raz spróbuję, proszę, Ruby, niech odda Ruby, nie ma Ruby, 8% szansy jest o wiele za mało, nie stać mi na to, no to 1%, no 1% Ruby widzowie, no i 1% Ruby też nie siedzi, ale wiecie co, ja jeszcze byłem na to lekko przygotowany, wchodzę na moje drugie konto, widzowie, odświeżam, mamy 4000 zł ponad. Próbuję też tutaj. A spróbujemy na samym początku. 3 razy AWP Desert Hydra. Czy może tutaj coś w końcu będzie wypadało? Jest AWP Desert Hydra! I to jest to! I widzowie, i mówiłem, że to będzie. To jest 11, to jest prawie 12 tysięcy złotych.
to jest koniec. To jest w tym momencie koniec. To, co się wydarzyło, to przechodzi ludzkie pojęcie. Na moim głównym koncie przegrałem, a na kanale, na koncie, na którym nagrywamy odcinki, na mój drugi kanał Sajmi, jest trafia AWP Desert Kid. To jest właśnie to. I tak naprawdę mogę jeszcze spróbować jeszcze na tego Ruby. Mogę spróbować. No teraz już tak naprawdę nic mi nie stoi na przeszkodzie. No i czy poleci jeszcze Ruby? Już Ruby niestety nie poleci. No ale widzowie, ja w tym momencie, jeżeli trafiłem kochaną AWP Desert Hydry Factoryniu, no to w tym momencie wracam na moje konto, klikam sobie tutaj i klikam sobie prezenty, bo macie do wygrania oczywiście dużo prezentów ode mnie. Wpłacajcie sobie z kodem S1MEG, bo tutaj jak będziecie sobie klikać i wpisywać ten kod S1MEG, to za każde 2 zł wpłacane na CSGO skin z kodem S1MEG macie 1 ticket na kosę i za każde 10 zł wpłacane na CSGO skin z kodem S1MEG macie 1 ticket na Ursusa Knife'a do Flera za 2500 zł plus 10% do ładowania oraz 20 na start z kodem S1MEG również macie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!